Co ty chcesz, piękna kocico? Co ty ode mnie chcesz? Dostałaś się dzisiaj z rana. Nie ma to jak mieć pięknego czarnego kota. Zawsze przynosi szczęście. No dobra, jedziemy. Tu mamy moją platformę z panelami. No i tak, każdy z paneli ma 20 V. 20, 20 razem daje 40 i po 100 W, czyli mamy 200 W. Tutaj z paneli płynie prąd stały DC. I prąd stały z każdego panela łączy się z przewodami od właśnie fotowoltaiki małej poprzez złącza MC4. Są one chujowej jakości, ale to są złącza. No i prąd stały płynie tym kabelkiem. Płynie tym kabelkiem tutaj. Obejdziemy sobie. Chodzi tym kabelkiem tutaj i wchodzi do całej konstrukcji. Tym kabelkiem prąd stały DC wychodzi na bezpieczniki topikowe. Następnie z bezpieczników topikowych, jak się dobrze przyjrzymy, przewody idą tędy i wchodzą do regulatora ładowania MPPT. Stąd, raczej tu, jest prąd transformowany na napięcie akumulatora i akumulator też jest ładowany prądem stałym. No i tutaj mamy wyjście właśnie loud, które można obciążyć maksymalnie 10 A. Tym wyjściem to wejście raczej steruje przekaźnikiem samochodowym, który załącza obwód minusowy. Obwód minusowy, a dopiero z akumulatora wychodzimy przewodami do puszki, skąd wychodzi napięcie na przetwornicę samochodową, która z 12 przerabia nam, transformuje nam napięcie do 230. Ja sobie tam włożę telefon. O. I dopiero teraz poprzez tą wtyczkę, czarną, budowlaną, dopiero teraz na wyjściu mamy napięcie 230 AC. I tym białym kablem napięcie 230 AC wędruje nam do różnicówki, czyli bezpiecznika różnicowo-prądowego. Następnie z tej różnicówki napięcie nam idzie do licznika trójfazowego. Z licznika jedna faza wychodzi nam na bezpiecznik. Z bezpiecznika faza wychodzi na gniazdko, a neutralny wychodzi bezpośrednio na gniazdko. Więc to jest cały obwód. No i oczywiście stąd, z tych bezpieczników mamy przeskok na zabezpieczenie, ogranicznik przepięć, gdzie jest napisane DC plus, DC minus, czyli napięcie stałe, a nie zmienne. Więc powiem szczerze, ja nie myślałem, że znajdą się jeszcze po prostu osoby, które nie będą rozumiały, gdzie jest prąd stały, a gdzie jest prąd zmienny. Dlatego ten krótki film nagrywam po to, żeby wyjaśnić to. Pozdrawiam serdecznie.